Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. W swoim warsztacie mam 11 elektronarzędzi z firmy Parkside. Tylko czy te narzędzia się opłaca w ogóle kupić? Witajcie serdecznie, majstry i majsterki. Ja mam na imię Rafał, a wy tutaj dzisiaj zawitaliście ze względu na to, że jesteście posiadaczami bądź planujecie zakup narzędzia z firmy Parkside. Film, który dzisiaj zobaczycie, nie jest z żadnej strony sponsorowany, gdyż Lidl, jak i firma Parkside, bardzo mocno wypina się na nas wszystkich i nie chcą z nami współpracować. Dlatego akurat nie te narzędzia musimy sobie kupować sami, ale podejrzewam, że chyba wiedzą dlaczego, gdyż u mnie na kanale jest prawda, tylko prawda i cała prawda. I u mnie nie zobaczycie filmu, który będzie polecał coś, co tak na dobrą sprawę nie jest godne polecenia. Pokrótce chciałbym... Wiecie co, plan jest taki, kurde. Chciałbym na każde narzędzie, elektronarzędzie przeznaczyć 2 minuty, żeby to było szybko, krótko i na temat. Ale się nie da. Mam 11 elektronarzędzi z firmy Parkside. Szlifierka taśmowa. Później pójdzie druga szlifierka. Opalarkę do drewna. Później zrobimy strug elektryczny. Pistolet. No i tak po drodze. Tutaj mamy, o pewnie, tu już widzicie co jest. Tutaj nie wiecie co jest, ale już obstawialiście. Siłę szablastą. Odkurzacz. Tutaj jest taka koleżanka, która już niestety... Ale od dłuższego czasu u mnie już nie pracuje, bo się zepsuła. Po kolei. Pierwszym narzędziem, które wam chciałbym przedstawić, jest to szlifierka taśmowa model PBSD600A1 o mocy 600 W. Na papiery ścierne, na pasy bezkońcowe o długości 75, szerokie 457 długie. Maksymalne obroty to ma od 170 do 250 metrów na minutę. I co ja wam mogę o tym narzędziu powiedzieć? To narzędzie ma, tak jak każde z tych moich narzędzi, ma między rokiem, dwoma bądź więcej latami. Nie pamiętam dokładnie o co chodzi, jeżeli chodzi o lata. Nie chcę mi się szukać tych wszystkich papierów, bo ja mam czasami taki bałagan w warsztacie, że głowa boli, więc ich nie szukam. Bardzo wdzięczne narzędzie, jeżeli chodzi o mocno budżetową markę Parkside. Tutaj jak widzicie ma taką ładną opuszczaną klapkę. Po co ta klapka jest? Jeżeli nie potrzebujemy, klapka ma być w tej pozycji, żebyśmy przez przypadek tutaj nie wsadzili sobie ręki, nie zrobili krzywdy. Jeżeli potrzebujemy dotrzeć do trudno dostępnego miejsca, w tym momencie odchylamy sobie tutaj tą rączkę. W ten sposób dźwigamy klapkę, zakręcamy i możemy dotrzeć w jakieś takie wąskie miejsce i spokojnie sobie wyszlifować. Tutaj mamy rolkę metalową, z tyłu rolka plastikowa. Ta rolka się troszkę ściera i zostawia brud. Nie jest złe ten narzędzie, oprócz tego, że tak, po pierwsze dosyć mocno się grzeje, bardzo mocno hałasuje, więc słuchawki na uszy obowiązkowo. Minusem tej szlifierki jest tutaj to przyłącze, które niestety, ale w czasie szlifowania lubi wyskakiwać i tutaj się dziwię, że zrobili takie mocowanie, które nie do końca mi się podoba. W każdym bądź razie, narzędzie u mnie działa, pracuje, ma się całkiem w porządku, nie robi mi żadnych psikusów, więc o czym tutaj więcej rozmawiać? Nic, tylko pracować. Czy ja wam polecę to narzędzie? W zasadzie tak, jeżeli chcecie sobie raz na jakiś czas coś przeszlifować, amatorsko zaznaczam, nie szlifujemy codziennie przez cały dzień blatów, stołów bądź innych urządzeń, innych rzeczy, tylko po prostu sporadycznie coś tam gdzieś szlifujemy. O, teraz mamy okres wiosenny, spokojnie się to narzędzie nada. Dobra, to wszystko na temat tego narzędzia, przechodzimy do następnego. Drugą szlifierką taśmową, również z Parkside'a, jest to model większy, PBS 900C3 o mocy 900 W.
papier 75x533, dużo większy papier. Więc przy zakupie w Lidlu, jeżeli rzucają na promocji, a widzę, że ostatnio coś tam rzucili, gdzieś tam było, musicie znać, czy macie tą małą, czy macie tą większą. Co ja wam powiem na temat tego narzędzia? Gdybym miał to narzędzie drugi raz kupować, nie kupię drugi raz tego narzędzia, poszukam sobie czegoś zupełnie innego. Dlaczego? Dlatego, że to narzędzie ma spieprzone tutaj tą regulację. Ta regulacja raz działa, 10 razy nie działa. Na grupach społecznościowych bardzo dużo opinii jest właśnie w tym temacie, że tutaj ta regulacja jest spieprzona. Drugą rzeczą, która według mnie tu jest trochę do bani, to jest ten odciąg. Jest to dużo większa maszyna, a ma dużo mniejszy odciąg i większość tego urobku mamy na warsztacie. A odkurzacz przecież, ten, który za mną stoi, jest dosyć mocny, nawet bardzo mocny i on sobie spokojnie z tym daje radę. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze regulowane obroty na przełączniku, tak jak i w tej pierwszej, mniejszej wersji. I tutaj w zasadzie powiem wam szczerze, że oprócz takiego czegoś, że raz mi gdzieś tam dosyć mocno zaiskrzyła i przestała na chwilę pracować, ja nie wiem, czy w jakimś tam czasie nie zepsuje się tutaj ten przełącznik. Do wszystkich właścicieli, posiadaczy tej maszyny, mówcie, czy przełączniki wam się tutaj psują. Również, jak i w tej pierwszej wersji, przewód zasilający mamy dosyć długi, wystarczający spokojnie na podpięcie do przedłużacza przy najbliższym stole, więc tu nie ma żadnego problemu. Ok, to mamy drugie narzędzie z głowy. Aha, jeżeli macie co do i tej pierwszej szlifierki, i co do tej drugiej szlifierki jakieś zapytania, bardzo serdecznie zapraszam do komentowania i zadawania konstruktywnych pytań, jeżeli chodzi o tamtą i o tą maszynę. Ok, przechodzimy do następnego narzędzia. Dobra, weźmiemy teraz. Ja mam tutaj aż całe dwie sztuki. Tą sobie kiedyś kupiłem, a tą dostałem od mojej kuzynki w prezencie, bo zrobiłem mi taką fajną deseczkę do krojenia, zdobioną. To jest szumnie nazwany pirograf z Lidla. Ten pirograf w zasadzie dupy nie urywa. Powiem wam tak, to jest moc 30 watów. Chyba watów się mówi, nie? W końcu jak to jest z tymi watami? Wat czy watów? Nie podoba mi się kompletnie konstrukcja tutaj tego pirografu ze względu na zbyt długi czpień, który powoduje to, że nie mamy tej płynności tego ruchu i tutaj nie idzie swobodnie robić sobie żadnych literek, cyferek bądź jakichś tam wzorów. Trzeba bardzo uważać i trzeba bardzo dużej wprawy, żeby cokolwiek zrobić. Drugą sprawą, dosyć szybko nam stygnie grot i jeżeli wykorzystujemy bardzo szeroką końcówkę, na przykład o, nie wiem, czy mi wyostrzy, taką dosyć szeroką końcówkę, ona się bardzo szybko wychładza i musimy czekać, żeby z powrotem się zagrzała. Drugą sprawą, następną sprawą, może nie będę punktował, jest to, że przy tym pirografie musimy pracować niestety, ale w rękawiczce po dłuższym czasie, gdyż ona się tutaj w tej początkowej części rączki bardzo mocno nagrzewa i niestety, ale do tego stopnia się rozgrzewa, że łączenie plastiku z tą rurką metalową, w której jest zapewne grzałka, niestety, ale tutaj ta część uległa stopieniu i to tutaj nie pracuje tak jak powinno. Oprócz tego tutaj ta końcówka, błędem jest wkręcanie i wykręcanie ze względu na to, że jeżeli chcemy wymienić sobie końcówkę, a chcemy pracować szybko i zwięźle, musimy zaczekać, aż maszyna nam, urządzenie nam ostygnie. Tutaj na samym końcu w tej tulejce mamy włożoną taką inną tulejkę gwintowaną, do której wkręca się same końcóweczki i ona jest delikatnie zakuta, tak bezczelnie punktakiem i po pierwszym rozgrzaniu tutaj się to wszystko niestety, ale zaczęło ruszać
i średnio się tym pracuje. Czy ja bym kupił coś takiego? Powiem wam szczerze, że nigdy w sumie nie bawiłem się gdzieś tam do momentu, aż to sobie kupiłem. Nie bawiłem się w pirografię i w zasadzie no, czasami tam się pobawię, ale nie za często. Chyba poszukałbym takiego pirografu już z takim grotem, które możemy sobie też i samemu zrobić z jakiegoś drutu stalowego bądź jakiegoś takiego innego, który jest do tego przeznaczony. Tam jest całkiem inna konstrukcja, jest wszystko krótko i dużo wyższe temperatury można osiągnąć, ale to już jest też i dużo większy koszt. To jakby nie było gdzieś tam 30 czy 40 zł chyba kosztowało, chyba bardziej 30. Także do zabawy możecie sobie to kupić, ale także jeżeli macie zamiar gdzieś zarobkowo bądź półzarobkowo pracować tym, to się kompletnie nie nadaje. Dobra, przechodzimy do następnego narzędzia. A następnym urządzeniem jest strug elektryczny, który tutaj akurat nie widzicie w YouTube'owej telewizorni. Tak się on przedstawia. I co ja wam mogę opowiedzieć o tym strugu? Strug u mnie również jest bardzo długo, nawet bardzo, bardzo długo bym powiedział, bo ten strug, tak na dobrą sprawę, to był kupiony chyba w drugim rzucie, jak wypuścili ten model u nas w Polsce. Jest to model PECH30C3. Swoją drogą, to powiem wam, co kierowało konstruktora bądź inżyniera, który nazwał to narzędzie PECH30C3. Oglądając i czytając wszystkie opinie, różne opinie na różnych grupach facebookowych, narzędzie podobno psuje się na potęgę. Rozlatuje się w nim wszystko, co tylko może być. U mnie to narzędzie do dzisiejszego dnia pracuje. Może nie pracuje jakoś super często i może tutaj to jest jakimś powodem, ale podejrzewam, że to jest spowodowane również tym, że to narzędzie jest właśnie z tego drugiego rzutu. A później jakoś, nie wiem, może kontrola jakości przestała kompletnie działać, jeżeli chodzi o Parkside'a. Teraz tak. Narzędzie ma 13 000 obrotów i tu obroty są stałe. Tutaj nie regulujemy obrotów. Moc 750 watów. I tak na dobrą sprawę powiem tak, moc maszyny jest w zasadzie wystarczająca, ale nie samą mocą pracujemy. Pracujemy też jakością maszyny i jeżeli miałbym kupić jeszcze raz to narzędzie, to zaraz wam powiem, czy bym je kupił, czy nie, bo pierwsza sprawa, zaczniemy od plusów. Odciąg, który tutaj mamy, z tej strony jest z lewej, ale możemy go zamontować również z prawej. Poprzez przekręcenie tutaj tej rurki, wyciągnięcie, obrócenie i sprawę mamy załatwioną. Przewód zasilający jest dosyć długi. Na plus, co tutaj mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o to narzędzie, tutaj na spodzie mamy taki pazurek, który zabezpiecza nam przed przypadkowym położeniem samej maszynki na bezpośrednio na blacie, bądź co gorsza na materiale obrabianym, bo w tym momencie urządzilibyśmy sobie tą maszyną wyścig czołgów na odległość, tylko tutaj byłby wyścig strugów. Także ten pazurek jest jak najbardziej na plus. To jest dosyć fajne rozwiązanie. Dużym minusem jest to, że stopa, którą tutaj mamy, powinniście widzieć, w bardzo szybkim tempie się porysowała, a ja w zasadzie pracuję raczej z drewnem, które jest dosyć miękkie. Chyba że, nie wiem, chyba że w tym drewnie znajdujemy jakiś piach, nie piach, takie różne inne historie. Oprócz tego, jeżeli chodzi o noże do tej maszyny, w bardzo szybkim tempie tępią się na dzień dzisiejszy te wszystkie noże.
i ciężko jest dokupić noże, które mają dobrą jakość wykonania i są dosyć twarde, jeżeli chodzi o te maszynki. Jeszcze takim dużym minusem będzie tutaj ta gałeczka regulacyjna. Ona ma zakres od 0 do 3 mm. Nigdy nie odważyłem się tą maszyną strugać 3 mm jednocześnie, gdyż można sobie narobić więcej szkody niż pożytku i tutaj tak na dobrą sprawę nie ma takiej potrzeby. Gdzieś do milimetra, później nawet i pół milimetra spokojnie można przestrugać, ale minusem tej gałki jest to, że ona bardzo łatwo daje sobie zmienić ustawienie i w czasie strugania, podczas przejeżdżania przód-tył, wiecie, o co chodzi, nie? To jest dosyć duży minus, nie idzie tego w żaden sposób zblokować, co dla mnie jest takim troszkę nieporozumieniem. Czy ja bym kupił taki strug? Teraz już nie, bo czytając wasze opinie na internetach, to te strugi są teraz już do bani. Także teraz bym nie zaryzykował. To jest starej daty sprzęt, więc one będą jeszcze troszkę lepsze. A teraz już słabo to wychodzi, panie, słabo. Lecimy do następnego sprzętu. A następnym sprzętem, który tutaj mamy, będzie sprzęt... Pistolet elektryczny do zszywek oraz do gwoździków. I to jest model PET25C2. Maszynka nie jest może jakaś takaś najmocniejsza, bo to ma w zasadzie zaledwie... Czekajcie, niech ja zlokalizuję. Aha. Można nią pracować maksymalnie 15 minut, wiecie o tym, bo ja nie wiedziałem, teraz dopiero czytam. Ja wam powiem tak, tą maszynką pracuję mało, z kilku względów. Po pierwsze, maszynka według mnie... Czekajcie... Maszynka według mnie jest średnio udanym produktem samego Parkside'a ze względu na to, że... W pakiecie dostajemy zestaw startowy z zszywek oraz gwóźdków w typie zszywki 50, typ 55, gwóźdki typ 47. Zakres 15 do 25 mm, jeżeli chodzi o zszywki, i 15 do 32 z wyszczególnieniem na 15, 20, 25 oraz 32 mm. I jak to już kupicie sobie i zużyjecie, a to się zużywa bardzo szybko wbrew pozorom, nie ma opcji, żeby w którymś markecie stacjonarnie kupić takie zszywki bądź takie gwóźdki. Dla mnie to jest jakieś takie troszkę nieporozumienie. Ja wiem, że mamy erę dzisiaj internetu i wszystko kupujemy w sklepie, ale jeżeli załóżmy jestem w pracy i mam problem... O, tutaj sobie coś w warsztacie robię, zabrakło mi, wsiadam w samochód, podjeżdżam do marketu i nie ma. Podjeżdżam do drugiego, nie ma. Ratuje was tylko i wyłącznie internet i kupowanie. No, takie rzeczy w zasadzie powinny być. Zresztą wchodząc do Castoramy, chyba najbardziej popularny sklep w całej Polsce, wchodzę do Castoramy i oglądam pistolety te pneumatyczne. I tam w zasadzie mam większość dostępnych zszywek. I z tym nie ma problemu. A z elektrykami, ja wiem, że no to jest do bardzo amatorskiej roboty. Także tu, jeżeli chodzi o zszywki, ciężko, słabo i do dupy. Minusem tego jest to, że lubi nie dobijać gwoździami ani zszywkami do samego końca. To jest pierwsza sprawa. Lubi mocno odbijać od materiału. To też jest właśnie powodem, że zszywka nam albo gwóźdź się nam nie chowa całkiem w materiale. Następna sprawa. Bardzo często, co producent nawet przewidział, tutaj mamy dwie śrubki.
imbusowe i tutaj lubi się to zblokować w środku. Wtedy należy to odkręcić, wyciągnąć, ewentualnie przesmarować i lecimy dalej. Na plus regulowana z miarką, można powiedzieć, taka linieczka, do której przykładowo, jeżeli mamy 10-centymetrową deseczkę, ustawiam sobie 10 cm i na tej odległości po prostu biję sobie tutaj te moje gwoździe i w tym momencie jest cacy. Ale to też da się łatwo przestawić i przy próbie szybszego bicia robimy coś takiego. Czasami przestawimy, ale to są takie te, takie niuanse. Tutaj mamy płytkę, która jest naszym bezpiecznikiem i nie pozwoli nam wystrzelić niczego ze środka, dopóki tutaj stycznik nie zadziała i ta blaszka się nie schowa, ale ta blaszka nam lubi kaleczyć materiał i później widać, niestety widać odcisk tej blaszki. Z tyłu regulowana moc bicia, więc nie jest, tutaj nie jest źle. No i włącz, wyłącz, co w sumie też jest jakimś tam przydatnym urządzeniem. Jeżeli nam się przykładowo zablokuje tutaj, zrobi nam się jakieś zwarcie, a wyłączymy, to nikt niepowołany nie będzie w stanie nam tego uruchomić. A jakby nie było, to jest narzędzie, które też jest narzędziem niebezpiecznym. Czy ja bym to narzędzie kupił? Powiem wam szczerze, na dzień dzisiejszy już nawet bym pominął fakt, że czasami się zablokuje. Że tutaj przykładowo ten ogranicznik czasami mi robił to, że miałem nierówno szywki wbite. Nie kupiłbym tego narzędzia, choćby ze względu na to, że jest brak dostępności stacjonarnej. Szukałbym jednak czegoś innego. Drugą sprawą jest to, że bardzo często, gęsto zdarza się, że szywki muszę dobijać młotkiem. Lecimy z następnym sprzętem. A następnym sprzętem jest bardzo duży, bezprzewodowy taki gadżet na trzy paluszki 1,5 V. Jest to lutownica na akumulatorki. Ogólnie rzecz biorąc, w warsztacie, w warunkach, gdzie mamy normalne zasilanie, nie ma sensu stosowania takiego urządzenia, ale jest dosyć przydatnym, choć bardzo prądożernym urządzeniem. Paluszki, które tutaj, teraz ich nie mam założonych, bo w zasadzie nie powinno się zostawiać na dłuższy czas, kiedy nie użytkujemy, nie powinno się zostawiać paluszków w środku bateryjek, ze względu na to, że no, zaśnie dzieje, zepsuje się i po co. Ja swego czasu, ja to kupiłem ze względu na to, że miałem uszkodzoną klapę w samochodzie. Tam któryś kabel w wiązce się ułamał. Nie posiadam garażu, więc musiałem sobie takie narzędzie i po prostu pod chmurką przylutowałem sobie dwa kabelki. To było na plus. Kosztowało to naprawdę śmieszne pieniądze. Już nawet nie pamiętam ile. Ona wygląda jak nówka, ale żeby było śmieszniej, to działa. Nie jest źle. Nie wspominałem wam modelu. Jest to model BLCAT 520 o mocy 600 W. Patrzcie, jak się rozpędził. 6 W i maksymalnej temperatury 480 stopni. Z tym, że musicie wziąć pod uwagę to, że jeżeli to narzędzie będzie pracowało na dworze, na świeżym powietrzu, a będzie chłodno, to w tym momencie nie uzyskacie, choćbyście nie wiadomo co robili. Narzędzie działa na tej zasadzie, że załączamy, naciskamy i naciskamy, działa, puszczamy, nie działa. Później wyłączamy i jest ok. Dobra. Tu się nie ma na czym rozwodzić. Lutownica bezprzewodowa do działań fest mocno amatorskich. Więc lecimy dalej. Ale się kuźwa nagadał. Następne narzędzie jest dosyć duże. Wiecie co to jest? To jest piła szablasta o model PFS 710D3. Ma całkiem przyjemną walizeczkę, bo ma i z przodu, i z tyłu
ma prawdziwe zawiasy, a nie tak jak te walizki, że mają z tyłu kawałek plastiku, który nam po jakimś tam częstym razie odpadnie. Kurde, pyłu mam tutaj. Się zapyliło. O. I nam się to nie złamie wszystko. Więc tu jest ok. I teraz tak. Maszyna. Maszyna ma troszkę krótszy przewód zasilający od szlifierek taśmowych. Co tutaj troszkę dziwię się, bo ta maszyna powinna mieć więcej, ale może już jest inny producent, dlatego też i jest w troszkę w inny sposób zbudowana. Kupując taką maszynę, dostajemy w zestawie dwa takie brzeszczoty. Jeden do metalu, drugi do drewna. To są króciutkie brzeszczoty, które tak na dobrą sprawę to średnio do czegokolwiek się nadają. Dlatego zaraz zaopatrzcie się w jakieś nowe brzeszczoty, jeżeli sobie to kupicie. Maszyna ogólnie rzecz biorąc ma 710 W i płynną regulację suwów, bo tutaj są suwy, które regulujemy na przełączniku za pomocą kółeczka. Oprócz tego bardzo wygodną sprawą ma obracaną rączkę, która ułatwia nam pracę przy cięciu różnych elementów. Tutaj jest przyłącze gniazdo mocujące brzeszczoty, które mocuje się dosyć łatwo, bo należy odchylić nakrętkę, wsadzić nasz brzeszczot i brzeszczot nam się trzyma. Taki luz ma, nie wiem czy one tak mają mieć ten luz, czy nie mają mieć, w sumie no chyba nie powinny mieć, ale na razie się z nim nic nie dzieje. Oprócz tego, że maszyna się niebotycznie grzeje w bardzo szybkim czasie i musimy dać jej odpocząć, no ale jakby nie było, to są narzędzia mega amatorskie, ale jeżeli macie ogródek i na ogródku potrzebujecie sobie dociąć gałęzie bądź jakieś inne rzeczy, w sumie teoretycznie powinna się nadać. Ja wykorzystywałem tą maszynę u siebie między innymi do wycinania orzech. Mam takie kilkanaście takich pieńków orzecha włoskiego oczywiście i korzystałem sobie z tej maszyny celem do cięcia tam czy plasterka, czy wzdłuż, czy ten. I robią robotę, ale tutaj większą robotę w zasadzie chyba robi brzeszczot, a brzeszczoty mam z Dualta model DT2352. Polecono mi kiedyś te brzeszczoty, powiem wam szczerze, robią super robotę, a maszyna w zasadzie teraz leży i ten, i mam tak w razie W, gdybym potrzebował, to mam, ale to tak, no nie zawsze jej potrzebuję. Czy ja bym ją polecił? W zasadzie powiem wam tak, ona oprócz tego, że jest mało popularnym narzędziem i ona się chyba też bardzo rzadko kiedy pojawia u nas w Lidlu, więc tutaj chyba nie zdobyła popularności, jeżeli chodzi o narzędzie Parkside'a na polskim rynku. Więc tutaj nie ma co więcej o tej maszynie wielce dyskutować. Lecimy do następnej. Następne narzędzie, które dostajemy również w plastikowej walizce, ale tak jak wspominałem, z tyłu zawiasy już są zrobione z takiego dosyć miękkiego plastiku. Po wielokrotnym otwarciu może dojść do łamania, także tutaj musicie sobie z tego zdawać sprawę. Z przodu zaczepy mamy, klamry mamy metalowe. Jest to, tak jak obstawialiście na szorcie, multinarzędzie. Multinarzędzie o jako model PMFW310D2.
Ogólnie rzecz biorąc, narzędzie wygląda tak. Dosyć duże. Tutaj mamy nasze mocowanie z regulacją, taką nakrętką. I do tego tutaj sobie wpinamy brzeszczociki. Jeżeli sobie chcemy to narzędzie zakupić, warto by było, według mnie, od razu zaopatrzyć się w jakieś inne brzeszczoty, które są troszkę bardziej sprawne niż te, które dostajemy w zestawie. Ze względu na to, że one się bardzo szybko tępią i średnio się nimi pracuje. Bardzo szybko przypalają materiał, bardzo szybko same się tępią i później tylko kupa dymu, kupa niepotrzebnych problemów. Jeżeli chodzi o samo narzędzie. Narzędzie ogólnie rzecz biorąc ma silnik o mocy 310 W. Zakres obrotów to jest od 15 000 do 21 000, który regulujemy za pomocą tego pokrętełka z tyłu tutaj. Przewód, jak na takie narzędzie małe, dosyć długie. I w zestawie, oprócz takiego płaskiego brzeszczotu, dostajemy takie półkoliste. Takie pustego. Taki brzeszczocik mniejszy. Oraz szpachelkę do zbierania, załóżmy, farby. Do tego dostajemy jeszcze w zestawie taki odsysacz, taki odciąg, który tak na dobrą sprawę do niczego się nie nadaje, ze względu na to, że on jest źle skonstruowany i on nam przeszkadza przy przyłożeniu do spodu, po prostu przeszkadza przy szlifowaniu. Do tego jeszcze dostajemy zestaw papierów oraz stopę do szlifowania. Z tego, powiem Wam szczerze, nigdy nie szlifowałem, nie miałem potrzeby. Dla mnie to jest niepotrzebne. Mogli tego nie dorzucać, ale cóż, może są amatorzy, którzy będą z tego korzystali. Z tego narzędzia jest pełna recenzja na moim kanale, możecie sobie znaleźć. Jeżeli nie zapomnę, to tutaj wrzucę teraz u góry linka. I ja tym narzędziem docinałem bukową futrynę w swoim mieszkaniu i mimo tego, że zrobiła troszkę hałasu dużo, to w zasadzie jeszcze nabawiłem się jednej takiej, wiecie jak to jest, te mrówki w rękach, no ona dosyć mocno wibruje i powoduje właśnie, że później mamy do końca dnia w rękach, w dłoniach mamy mróweczki. To ma dosyć duże wibracje. Czy ja bym to narzędzie polecił? Chyba szukałbym. Kiedyś miałem zresztą nawet okazję pracować na akumulatorowym narzędziu z Dualta i kultura pracy była całkiem inna, więc tutaj wstrzymałbym się z zakupem tego i poszukał jednak sprzętu, który jest bardziej sprawny. Nie powiem Wam dokładnie jaki, bo tylko na tym Dualcie, nawet nie pamiętam modelu, co to był, miałem okazję pracować, ale kultura pracy pomiędzy tym a tym Dualtem była całkiem inna. Także takie moje zdanie i zrobicie z tym, co będziecie chcieli. Ok, lecimy z tym dalej. Następnym narzędziem, które możecie zobaczyć na moim filmie, jest to narzędzie, które również zostało zapakowane w taką ładną walizeczkę. U mnie to narzędzie pracuje jako dodatkowe, jako drugie wspomagające. A jest to biały kruk. Nie wiem dlaczego jest biały. Ale jest biały. Kętarka Parkside'a o modelu PBSA20-LI-A1. Jest to wkrętarka, która posiada metalowy uchwyt wiertarski, tak zwane futerko. Dwa biegi, pierwszy i drugi. 25-stopniowe mechaniczne sprzęgło oraz przełączenie
na stałe wiertło, wiercenie, które eliminuje nam w tym momencie same sprzęgiełko i nie przeszkadza w pracy. Z boku, jak i z jednej, tak i z drugiej strony mamy dwa parkside'owe jakieś tam bity. Mam je tutaj przyklejone tylko ze... Mam je tutaj przyklejone tylko ze względu na to, że po prostu są. I nie korzystam, ale w razie draki, gdyby trzeba było gdzieś to ze sobą zabrać, zawsze można tak w razie W skorzystać. Jest to zasilane akumulatorem X20 Team. Tylko powiedzcie mi taką rzecz, bo wy w zasadzie majsterkowicze, którzy macie u siebie w warsztatach zielone te wkrętarki, dlaczego ta wkrętarka jest biała? Słyszałem takie pogłoski, że w Parkside'zie w fabryce zabrakło zielonego barwnika, dlatego wyszła jedna partia w kolorze białym. A więcej, tak szczerze mówiąc, o tej wkrętarce nigdzie nie słychać, jeżeli chodzi o wersję białą. A byłaby to niezła alternatywa dla samego Parkside'a. Dobra, słuchajcie, ja u siebie to narzędzie wykorzystuję jako drugą wkrętarkę. Ze względu na to, że jeżeli robię coś w większej ilości, to w tym momencie do jednej wkrętarki wkręcam sobie wiertełko i ta właśnie przeważnie robi jako W i ona wierci mi w różnych materiałach, a do precyzyjnego wkręcania już samych śrub bądź innych rzeczy, w których jest wymagane sprzęgło, korzystam jednak z mojej wkrętarki, którą dostałem od kolegi z Festola i tutaj jednak tam jest inne sprzęgiełko, bo tam jest elektronika. Tutaj jest full mechanika, a tam jakby nie było, to jest wszystko o niebo inne. Czy ja bym tą maszynkę polecił wam? Powiem wam szczerze, że jak Tomek, bo tą wkrętarkę odkupiłem jako używaną, choć tak na dobrą sprawę ona wygląda jak nówka i też tak wyglądała jak zaraz po zakupie, od Tomka SWG Stolarnia w garażu. Tomek, jeżeli to będziesz widział, dotrzesz do tego materiału, to ja bym chciał, żebyś mi tam gdzieś powiedział, kiedy ja ją kupiłem i wpisał, bo ja nie pamiętam, kiedy my żeśmy mieli tą naszą ten zakup organizowany. Sprzęgło mechaniczne lubi czasami przywalić głupa i nie zawsze w tym samym miejscu odbije nam i czasami w gorszej jakości płycie meblowej lubi za głęboko wejść albo w drewnie, które ma w różnych miejscach różną gęstość. Dlatego tutaj to sprzęgiełko tak nie do końca mi się podoba. I jeszcze jedną rzeczą, która w zasadzie jest taka troszkę dla mnie... Futerko, sam uchwyt, nie ogarnia wiertła od zera, tylko bodajże do 13 mm i chyba od milimetra ona, ten uchwyt tutaj sobie daje radę. Na plus jest taki, że w porównaniu z moją całkiem starą wkrętarką, to jeżeli wkręcicie sobie bita, to ja mogę tą wkrętarką obracać i nie ma. Muszę wykonać taki szybki ruch i wyciągnąć dany element z uchwytu. A tutaj... Tu jest dobry hamulec i... Ta też hamuje, ale ona idzie spokojnie nią obracać, ale ta wkrętarka już ma naprawdę swoje lata. Jeżeli potrzebujecie czegoś takiego na ogródek, jeżeli potrzebujecie do swojego warsztatu i zajmujecie się pracą niezarobkową,
To w zasadzie chyba jest to najtańsza alternatywa. Nawet zakup komuś na urodzinki takiej wkrętarki w zasadzie nie powinien być jakimś tam większym problemem, jeżeli chodzi o... Tylko zachowajcie sobie paragon, bo jeżeli się zepsuje, no to w tym momencie jest wymiana. Podobno door to door, także nie ma z tym problemu. Co ja wam mogę powiedzieć? Nie powiem wam nic więcej na temat tej wkrętarki, bo ta wkrętarka u mnie pracuje jako druga. Sprawdza się. Tylko akumulator mi troszkę krótko trzyma, ale to może ze względu na to, że tutaj w zasadzie ten akumulator jest małej pojemności, bo to jest raptem 2 amperogodziny o wydajności 40 watogodzin. Jakoś tak. No. Dobra. Lecimy do następnego narzędzia. A następnym narzędziem jest ten prześlicznie czarno-żółto-srebrny duży odkurzacz o potężnej mocy ssania. Mieliście już okazję, ci co widzieli, ci co jeszcze nie widzieli, to zapraszam do obejrzenia mojej pełnej recenzji, która odbyła się już jakiś czas temu na moim kanale. Jest to model PN TS1500D5. Ten odkurzacz, z tego co widzę, to dosyć rzadko się pojawia w Lidlu, bo to jest odkurzacz, który jest bardzo chodliwy i on tak na dobrą sprawę zaraz na pniu nam schodzi. Bardzo wydajny odkurzacz i powiem wam szczerze, że filtr robi robotę. Ja za radą kolegów z grupy, na którą was serdecznie zapraszam, poradzili mi, żebym sobie nałożył na filtr pończochę, która robi za tak zwany prefiltr zgrubnego urobku. I powiem wam szczerze, że zdaje to naprawdę mega egzamin. Coś mnie tu ciągnie. A, kabel. Tak. Mam założoną pończochę. Nie będę wam teraz tutaj tego rozbierał całego, bo to tutaj nie ma sensu. Zajrzyjcie na moją, na mój poprzedni, na mój film, który jest w linku gdzieś tam, jeżeli chodzi o wszystkie recenzje. I teraz tak, odkurzacz, naprawdę miałem do niego co do niego wielkie zastrzeżenia, dopóki go nie kupiłem. Po zakupie okazało się, że jest naprawdę super sprawa. Dwie funkcje. Załączamy i działa. I tutaj załączamy i nie działa. Podpinamy urządzenie, załóżmy szlifierkę bądź zagłębiarkę lub inne narzędzie. I one nam załącza dany sprzęt, załączając jednocześnie też odkurzacz. Wyłączasz tak zwane gniazdo przyłączeniowe, wiecie o co chodzi. Bardzo może to jest urządzenie, które chyba jest najlepszym urządzeniem z Parkside'a w moim warsztacie. Także tutaj mogę spokojnie polecić ten sprzęt do zabaw warsztatowych. Moja małżonka ostatnio była nawet też bardzo zadowolona, bo odkurzałem całe mieszkanie, wziąłem go do domu, bo mieliśmy mały remont i trzeba było później poodkurzać. Szkoda jej było tamtego odkurzacza, bo okazało się, że tamten słabo coś tam odkurza. Przyniosłem tego. Rewelacja. Kabel bardzo długi. Wąż oraz szczotka również są bardzo długie. Także można, jeżeli mamy pokój 5-metrowy, gdzieś tam na końcu stawiamy odkurzacz, rurą dosuwamy i robi robotę. Troszkę danych technicznych, takich podstawowych. Odkurzacz ma 1500 W. IPX4, to jest pewnie jakaś norma pyłokurzowodno-szczelna. I tak, odkurzacz do pracy na mokro i sucho. Ja nim na mokro nie pracuję, nie potrzebuję. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten odkurzacz, naprawdę mogę go wam z pełną odpowiedzialnością polecić, bo nic się z nim nie dzieje. I przechodzimy do następnego i to już jest ostatnie narzędzie. Ostatnim narzędziem, elektronarzędziem, które chciałbym wam przedstawić, jest to
ta piła taśmowa. Wiecie co? Powiem wam tak. Jeżeli miałbym to narzędzie kupić jeszcze raz, to bardzo mocno bym się zastanowił nad tym, ze względu na to, że ona tak na dobrą sprawę nie do końca ogarnia temat, który powinien ogarniać. Po pierwsze, mamy bardzo niski przelot, prześwit tutaj i ja sobie ją przerobiłem. Ta maszyna jest również u mnie na kanale w pełnej recenzji. Niestety jest to jedna z moich pierwszych, to jest jeden z pierwszych filmów, który gdzieś tam kiedyś zrobiłem bardzo, bardzo dawno temu. I ten film gdzieś tam nie do końca mi wyszedł, ale był bardzo, zrobił się w bardzo szybkim tempie, bardzo popularny. Szkoda mi było go usuwać, ale oprócz tego jest jeszcze kilka innych linków, które postaram się wrzucić pod filmem w opisie. I dam wam pełny obraz, jak to narzędzie się przedstawia. Ja sobie odstawię tutaj sprzęt nagrywający. O! I powiem wam tak, to narzędzie, to jest jedyne narzędzie z Parkside'a, które u mnie od dłuższego czasu już nie pracuje, a nie pracuje ze względu na to, że uszkodziła mi się guma, nawet ostatnio ktoś tam się mnie zapytywał, co z tą gumą, czy to koło trzeba wymontować. Odkleiła się taśma od dolnego koła. I powiem wam szczerze, jakoś nie mam serca do tego, żeby tą maszynkę reanimować. Nie chce mi się tego robić. Za dużo minusów jest. Maszynka ma po pierwsze zbyt mały prześwit w pionie, gdzie fabrycznie, jeżeli nie przerobicie sobie, ona docina raptem bodajże chyba do 80 kilku milimetrów. Ja ją przerobiłem do 100 milimetrów. Tylko że ona średnio sobie radzi z tym maksymalnym cięciem 100 mm. Ona przy 80 ma już problem, a co dopiero przy 100. Okazuje się, że maszyna, z tego co doczytałem, ma również dosyć duży, według mnie, bo tam doczytałem i tak sobie wywnioskowałem, że koła w maszynie są zbyt małej średnicy i teraz, o ile korzystacie z fabrycznych taśm, nie ma z tym problemu. Ale jeżeli dokupicie sobie taśmę, która jest z automatu taśmą grubszą, to w tym momencie taśma musi pokonać po obwodzie koła dosyć duży kawałek, mocno się wyginając. I w tym momencie te taśmy bardzo często pękają, co również wyczytałem na grupach. Jednak inne maszyny mają chyba większe średnice tych kół i ten metal na tych taśmach nie załamuje się tak mocno i w tym momencie nie ma tego problemu. Ale to tak jak mówię, doczytałem i sam sobie tak wywnioskowałem i tak mi się wydaje, że jest. Czy ja bym tą taśmówkę na dzień dzisiejszy kupił? Nie. Ma za słaby silnik, ma lichą konstrukcję, ma bardzo lichy stół z blachy giętej. To jest chyba jakaś prasowanka, do której są przyspawywane różne elementy. Ogólnie stół fabrycznie jest krzywy i ta maszyna tak... Ona się średnio do czegokolwiek nadaje. Także no, ja zrobiłem na niej dużo rzeczy, ale trzeba mieć naprawdę duże pokłady cierpliwości, żeby tą maszynką pracować i żeby coś z niej zrobić. W każdym bądź razie no, jest reniferek, jelonek, to chyba jelonek jest. Również jest na kanale, jak wycinałem tą ozdobę. I powiem wam szczerze, że troszkę musiałem się napracować. Film, który tam jest, również jest widoczny z bardzo dużym w bardzo dużym przyspieszeniu. Maszyna niejednokrotnie się zatrzymuje. I ja wam powiem tak.
Jeżeli mielibyście kupować coś innego, to jednak szukałbym innego sprzętu. Oglądałem ostatnio z Record Power sprzęty. Powiem wam szczerze, że jedna z maszyn mnie tam bardzo mocno zastanawia, ale niestety troszkę pieniędzy trzeba na to, żeby to wszystko dokupić, żeby to wszystko mieć. Podsumowując, moją opinię w temacie tych elektronarzędzi już znacie. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, chciałbym, żebyście mi zostawili komentarz pod spodem. Jeżeli chcielibyście jakąś szerszą recenzję z których tych narzędzi, które dzisiaj przedstawiłem, mogę nagrać, choć nie wiem, czy jest sens, bo tych narzędzi troszkę jest na YouTubie, jeżeli chodzi o recenzję. Z tym, że to jest tak, że jedne są bardziej, a drugie są mniej rzetelne, gdyż no, jakby nie było, większość tych wszystkich recenzji to nie są recenzje, tylko to są unboxingi, to są pierwsze wrażenia, bądź ktoś kupił jeszcze dobrze nie ostygła ze sklepowej półki i on już jeden z drugim robili recenzję tych elektronarzędzi. Niestety, dzisiaj taki YouTube, a nie inny, więc no, to jest to samo, co z przeglądaniem gazetek na... z przeglądaniem gazetek Parkside'a na YouTubie. No Boziu, kochane, weźcie, dajcie ludzie spokój. Dobra, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. Zapraszam do zostawienia komentarza, zapraszam do pozostawienia odpowiedniej łapki. Jeżeli wam nasunie się jakieś pytanie, zapraszam. Zapraszam również do odwiedzenia zakładki Społeczność, na której co jakiś czas wrzucam bardzo ciekawe tematy, bądź i mniej, bądź powiadomienia, że film będzie. Subskrypcja, dzwoneczek, pozdrowienka dla was wszystkich. Miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. To by było na tyle. Pozdrawiam. Nara.